Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN. VPN, czyli wirtualna sieć prywatna, zapewniająca Ci prywatność i bezpieczeństwo, ukrywając wszystko, co robisz w internecie. Gdy tylko Twoje urządzenie łączy się z internetem, Surfshark szyfruje wszystkie informacje, co jest bardzo przydatne podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, na przykład w kawiarniach lub hotelach. Ponadto sam Surfshark nie zbiera żadnych informacji ani danych o Tobie. Z Surfshark możesz zyskać dostęp do filmów i seriali na Netflixie lub innych platformach streamingowych, które nie są dostępne w naszym kraju. Wystarczy, że połączysz się z serwerem z innej części świata i zyskujesz dostęp do tamtejszej biblioteki serwisu. Podsumowując, z Surfshark możesz łączyć się z popularnymi stronami, łapać najlepsze oferty podczas zakupów w internecie, bez problemu wchodzić na platformy streamingowe, zmieniać swoją wirtualną lokalizację, omijać blokady geograficzne i cenzurę rządową, korzystać z publicznych sieci Wi-Fi z ochroną, zabezpieczyć się podczas korzystania z aplikacji bankowych, nawet w publicznych sieciach Wi-Fi, bezpiecznie wysyłać lub odbierać pliki, a do tego możesz dzielić się kontem ze swoimi znajomymi i płacić jeszcze mniej. Skorzystaj z naszego kodu promocyjnego WSH, aby zyskać 82% zniżki i 3 miesiące za darmo. To wydarzyło się pewnej letniej nocy. Jestem osobą, która lubi mieć trochę czasu dla siebie. Była godzina druga, a ja siedziałam przed domem patrząc gwiazdy i ciesząc się lekkimi powiewami wiatru. Nagle mój telefon zawibrował. Dostałam wiadomość od swojego kuzyna, który zapytał mnie, czemu nie śpię o tej porze. Zignorowałam to, bo nie chciałam, żeby ktoś psuł mi tego czasu relaksu. Odkładając telefon, zauważyłam dziewczynkę stojącą przed domem moich sąsiadów. Wyglądała na 7, może 8 lat. Miała długie, rude włosy, związane w dwa warkocze. Miała na sobie białą sukienkę, w czarne kropki sięgającą jej do kolan. Była ubrana tak, jakby szła na jakieś przyjęcie lub wesele. Wyglądała bardzo niewinnie. Wpatrywała się we mnie, a ja w nią przez jakieś 30 sekund. Nie drgnęła nawet na moment, kiedy nagle z moich pleców usłyszałam pukanie. Przecież wszyscy w moim domu spali, pomyślałam. Spojrzałam za siebie, ale nikogo nie zobaczyłam. Gdy odwróciłam się z powrotem i chciałam spojrzeć na dziewczynkę, jej już tam nie było. Przestraszyłam się i weszłam do środka. Parę dni później wystawiałam na sprzedaż parę niepotrzebnych mi rzeczy. Jedną z nich była lalka, którą bawiłam się w dzieciństwie. Wszystkie te rzeczy położyłam na szafce obok łóżka, żeby nie musieć ich później szukać. Gdy położyłam się spać, zorientowałam się, że lalka patrzy się w moim kierunku. Czułam się z tym niekomfortowo i po prostu obróciłam jej głowę w inną stronę. Gdy obudziłam się rano, zauważyłam, że lalka znów patrzy się wprost na mnie. Tym razem czułam na sobie jej wzrok. Obróciłam całą lalkę do ściany i wyszłam z pokoju. Przez resztę dnia czułam się, jakbym była przez kogoś obserwowana. W końcu miałam tego dość i wiedziałam, że coś tu nie gra. Usiadłam więc na łóżku i chciałam porozmawiać z tym czymś. Wiedziałam, że dziewczynka, którą widziałam parę dni temu, jest jakoś powiązana z tą lalką. Usiadłam w pustym pokoju i zapytałam. Hej, jesteś tą dziewczynką z tamtej nocy? Nic się nie zadziało, więc zadałam inne pytanie. Podoba ci się moja lalka? Chcesz, abym jej nie sprzedawała? Ponownie nic się nie stało. Nie wiedząc, co więcej powiedzieć, siedziałam tak przez dłuższą chwilę. Po około 5 minutach dostrzegłam, że bluzka powieszona w mojej szafie się rusza. Miałam zamknięte okno i na pewno nie był to przeciąg. Lekko zdenerwowana zapytałam. O to chodzi? Chcesz, żebym zajrzała do szafy? Wtedy bluzka przestała się ruszać. Już miałam wstać i podejść do szafy, kiedy nagle poczułam czyjś dotyk na swoich plecach. Po całym ciele przeszły mnie ciarki i zerwałam się z łóżka. Spojrzałam za siebie, jednak nikogo tam nie było. Coraz bardziej robiłam się sfrustrowana, ale i przestraszona. Cokolwiek to było, ewidentnie robiło sobie ze mnie żarty. Wtedy podniosłam głowę i krzyknęłam. Wynoś się, nie jesteś tu mile widziana. To okropne uczucie bycia obserwowaną nagle zniknęło. Wyszłam z pokoju i poszłam się z kimś spotkać, nie chciałam już być sama. Od tamtego momentu nic się nie wydarzyło. Zawsze kiedy ktoś mnie pyta, czy doświadczyłam czegoś paranormalnego, opowiadam mu tę historię, jednak prawie nikt mi w nią nie wierzy.